Walentynki stanowią istotny motor konsumpcji prywatnej w wielu krajach, w tym oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie szacuje się, że w ubiegłym roku wydatki związane z walentynkami amerykańskich konsumentów wyniosły prawie 20 miliardów dolarów. Co ciekawe, jednak to święto trochę za oceanem traci na znaczeniu, ponieważ z prognoz wynika, że w tym roku, w 2017, Roku te wydatki będą już mniejsze, około miliarda dolarów. W Polsce to święto odzyskuje na coraz większej popularności, dopiero się, dopiero się popularyzuje. W związku z czym można zakładać, że Polacy wydadzą właśnie w związku z walentynkami około 1,5 miliarda złotych w tym roku. Dla porównania jest to mniej więcej 3 czwarte tego, ile polski budżet wydaje każdego miesiąca na wypłatę świadczeń w ramach programu Rodzina 500. Z ekonomicznego punktu widzenia walentynki to, każdy, to dobry jak każdy inny powód do tego, aby, by trochę zachęcić konsumentów do, do wydawania swoich pieniędzy i na sposób rozruszania popytu. Konsumenckiego w, w całej gospodarce. Z ekonomicznego punktu widzenia, takie święta jak walentynki są właściwie idealnym świętem. Trudno wyobrazić sobie lepsze. Jest to zwykły dzień, powszedni, pracy. Tak więc nie tylko wydajemy więcej, tak jak na przykład święta będące jednocześnie dniem wolnym od pracy, na przykład Boże Narodzenie czy Wielkanoc, ale także normalnie, także uczestniczymy w życiu gospodarczym, także przyczyniając się do tworzenia, właśnie tych produktów i usług, które, które później, później konsumujemy. Tak więc z wielu badań ekonomicznych wynika, że, że właściwie przy Taki świętek jak Walentynki w największym stopniu przyczyniają się do budowy i wzrostu PKB. No choć trzeba też oczywiście pamiętać o tym, że, że konsumpcja jest tylko jednym z elementów budowy dobrobytu w gospodarce, i, i oczywiście receptą na, na wszelkie bolączki ekonomiczne nie jest to tworzenie te, tego rodzaju no, no, nowych świąt. Oczywiście trzeba skupić się na budowaniu pewnej równowagi pomiędzy oszczędnościami a konsumpcją.